Cześć! Przy mikrofonie Ela Sawicka, trenerka zmiany, skutecznego odchudzania i zdrowego stylu życia. Cieszę się, że tutaj jesteś i zapraszam Cię do wysłuchania drugiego odcinka podcastu bez lukru. Niezależnie od tego, czy zabierasz mnie ze sobą na spacer, na trening, w trasę, czy może towarzyszy Ci przy robieniu porządków, to mam jedną prośbę, otwórz głowę i serce, i zaczynamy! Tematem dzisiejszego odcinka jest zmiana. Zmiana w takim ogólnym tego słowa znaczeniu, czy jest kiedykolwiek w ogóle za późno albo za wcześnie, kiedy jest najlepszy czas na zmianę. I do tego tematu zainspirował mnie mail, który dostałam od, od mojej słuchaczki po pierwszym odcinku, i pozwolę go sobie przeczytać, tak żeby tutaj oczywiście bez bez podpisów. Bardzo dziękuję za tego maila, bo on właśnie pokazuje. Ja mam ogromną potrzebę, naprawdę mam ogromną potrzebę dzielenia się historiami, dzielenia się wieloma rzeczami. I, i, i to pokazuje, że my jako kobiety też mamy ogromną potrzebę posłuchania historii innych kobiet. Tak żebyśmy właśnie nie czuły się same w tym swoim. Że tak powiem, losie, tak, że to nie jest tak, że to tylko u nas i że, tylko to, że to tylko my i to nam pozwala naprawdę rozkwitać, tak ja uważam i teraz czytam teraz treść tego maila, który będzie takim, takim przyczółkiem do tej dzisiejszej. Audycji. Cześć Elu, wczoraj przesłuchałam pierwszy odcinek Twojej małej radiowej audycji. Bardzo podoba mi się to, że oprócz diety poruszasz tematy życiowe, które są z nami zawsze dookoła. Jednak najważniejszą z całego podcastu była dla mnie informacja, że swoją przemianę zaczęłaś w wieku 29 lat. Akurat teraz mam tyle i strasznie źle się czuję z tą presją, jaką na siebie nałożyłam. Bo trzydziestka, a ja bez faceta, bez własnego mieszkania. I jak tu być szczęśliwą, kiedy w pracy jest stres, a w domu współlokatorzy irytują swoim zachowaniem. No ale podjęłam już kroki do budowania pewności siebie i generalnie lepszego samopoczucia. E, dziękuję Ci za to, co robisz i jak działasz. Takie podcasty to super sprawa, żeby posłuchać, że faktycznie życie nie jest okraszone lukrem, ale można się z nim zmierzyć i odnaleźć w nim swoją radość. Będę czekać z niecierpliwością na kolejne odcinki. Bardzo, bardzo dziękuję za, za tę wiadomość, I, i oto jest kolejny odcinek. Naprawdę uważam, że każda z nas, każda z nas dziewczyny nosi piękną historię dla świata i też dla innych kobiet, i często tak się zamykamy, bo jest dużo rzeczy, które nas ograniczają w tym wszystkim, żeby dzielić się. Ja postanowiłam się dzielić swoją historią każdą, trudną, fajną, śmieszną, radosną, dramatyczną, bo różne historie w życiu mnie spotkały i liczę na to, że właśnie one zainspirują do zmiany inne kobiety. Naprawdę bardzo na to liczę, więc jak dostaję takie informacje, takie maile czy, czy jakieś takie komentarze, to to niesamowicie karmi moje serce, bo to o to właśnie chodzi. To to, w jaki sposób ja swoją przemianę zaczęłam, to też wynikało z tego, że słuchałam różnych historii innych kobiet i nie czułam się w tym sama, nie czułam się w tym osamotniona, że tylko ja tak mam, tylko u mnie tak jest. Nie czułam się taka po prostu beznadziejna w tej całej beznadziejności, którą rzeczywiście w pewnym momencie swojego życia czułam. I tak sobie właśnie myślę teraz, że to jest taka moja misja, żeby zapalać innych do działania. I do tej zmiany, ale bez takiego szaleństwa, bez spiny, bez tej presji, o której tutaj było napisane w, mail, w mailu, tak? Tylko w takim swoim tempie, w swoim, bo ja to wszystko też przeszłam, też nałożyłam na siebie ogromną presję, zafiksowałam się na tyle rzeczy, jakby po drodze przerobiłam tyle różnych schematów, i jeśli chodzi o żywienie, jeśli chodzi o podejście do swojego ciała dlatego dzisiaj daję sobie prawo do tego, żeby mówić o tym jak co może pójść nie tak i dlaczego może pójść nie tak i w, oprócz tego, że jestem wykształconym dietetykiem i specjalistą do spraw żywienia to te wszystkie historie i to, że sama z tym się borykam, bo to nie jest tak, że ja już sobie schudłam i w ogóle super ekstra ta moja zmiana już się wydarzyła i ja teraz nic nie muszę robić, bo żeby, żeby, żeby zmiana była skuteczna, to um, potrzebujesz w niej zostać i ona, ty potrzebujesz, żeby ona stała się Twoim nowym stylem życia i to się nie wydarzy naprawdę um, w ciągu nocy, Ale to się nie wydarzy w ciągu tygodnia, to się nie wydarzy w ciągu 21 dni. Moja zmiana trwa już 7 lat, i z perspektywy tych 7 lat, właśnie bardzo, bardzo sobie jestem wdzięczna, naprawdę, że zaczęłam działać, że otworzyłam się na to, co do mnie przyszło. I tak naprawdę do dzisiaj mogłabym sobie opowiadać taką historię na swój temat, jaką sobie wtedy opowiadałam. Że to odnalezienie tego szczęścia, do którego tak wszyscy dążymy, spełnienia, wciąż byłoby w zasięgu moich marzeń, albo raczej tak jak wtedy w to wierzyłam, w ogóle poza moim zasięgiem, tak? W ogóle to, jest, to było poza moim zasięgiem. A historia, właśnie którą sobie opowiadałam, to. Jak znajdę faceta, to wreszcie będę szczęśliwa. Jak znajdę mężczyznę, to wreszcie będę radosna, zadowolona i szczęśliwa. Jak stworzę tylko w związku, będę szczęśliwa. To jest historia, którą sobie opowiadałam przez wiele lat, bo ja bardzo długo byłam sama i nie, nie, nie potrafiłam stworzyć normalnego związku, takiego o jakim zawsze marzyłam. I to, co też w tym, w, w tym odcinku chciałam powiedzieć i podkreślić, to to, żeby naprawdę nie rezygnować ze swoich marzeń. I każda z nas ma różne marzenia. Moim marzeniem na przykład było to, żeby poznać tego właśnie faceta w jakichś takich super okolicznościach, w takich, że, że to będzie takie, może nie jak z filmu, tak, ale bardzo mi zależało na tym, żeby to nie było poznanie przez internet. Oczywiście, nie mam nic do, do, do tego typu poznawania się, zwłaszcza też no dzisiaj, kiedy coraz mniej, chociaż nie, to moim, moim zdaniem to jest właśnie wszystko kwestia podejścia i stwarzania sobie okazji do tego, żeby poznawać ludzi na żywo, żeby nie zamykać się właśnie w tym komputerze. I to było takie moje naprawdę wielkie marzenie, i próbowałam różnych portali randkowych, ale. Dlatego, że miałam taki opór przed tym, to nigdy nic tam dobrego się dla mnie nie wydarzyło. Dlatego, że ja po prostu nie wierzyłam w to. I teraz to nie jest też, żebyśmy się źle nie zrozumiały i nie, 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 nie namawiam do tego, żeby nie korzystać. Natomiast żeby korzystać, ale z taką pełną świadomością i pełnym przeświadczeniem, że to jest to, czego ja dla siebie chcę. Więc wracając, historia, którą właśnie sobie opowiadałam, była właśnie taka. No i w pierwszym odcinku, jak już, jak już słyszałyście, to wylądowałam na tych Malediwach i byłam strasznie nieszczęśliwa z tego powodu, że, że, że właśnie jestem tam sama i w ogóle jeszcze jestem gruba i w ogóle straszne. Wszystko jest do dupy, internet mi tam nie działał. No ja pamiętam tą scenę jak dziś, i dziś trochę się z niej śmieję, ale. Bardzo współczuję tej kobiecie, która tam wtedy na tych Malediwach siedziała, w tych pięknych y, okolicznościach przyrody i miała w sobie tyle złości, miała w sobie tyle frustracji i miała w sobie tyle poczucia niesprawiedliwości, że mi się to dzisiaj nie mieści, y, po, no nie mieści się to we mnie dzisiaj, bo, bo dzisiaj jest zupełnie inaczej po tych siedmiu latach. Yy. Ale spotykam w swoim życiu, na swojej drodze i zawodowo i, i w różnych okolicznościach dużo różnych kobiet i widzę, że, że, że jest taka trudność, że jesteśmy takie chyba odklejone od, właśnie od swoich potrzeb. W ogóle nie wiemy tak naprawdę, czego, czego do końca siebie pragniemy, czego do końca dla siebie pragniemy i... Mm, i mamy coś takiego, że właśnie, kurczę, to jest też taka, jakieś, takie, takie dziwne przekonanie, że gdzieś tam czeka na mnie jakaś druga połówka. Czyli już z założenia czujemy się jakieś takie wybrakowane, że jestem jakąś połówką, kurczę, no i dopiero jak kogoś poznam, no to stworzę całość. To, to jest największa bzdura po prostu naszych czasów, czy, 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 no nie tylko naszych czasów, bo wszystkie bajki, tak? Traktują o tym, że księżniczka musi poznać księcia, królewicza, żeby po prostu wszystko się dobrze i, i skończyło. Więc to gdzieś tam jest takie wryte w naszej podświadomości, że, że jesteśmy jako jakieś po prostu takie niepełne. I ja tam na tych Malediwach poznałam kobietę ponad 50-letnią. Która podróżowała sama, i no w związku z tym, że ja też tam byłam sama, a przecież tam były same pary, które latały na miesiąc miodowy, tym bardziej mnie to po prostu przygniatało. No i tak zaczęłyśmy rozmawiać, bo ona przychodziła do tego naszego, do tego naszego czy naszego, do, 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 do hotelu, w którym byłam. Hotelu to jest wielkie, po prostu wielka nazwa, ale no, pensjonatu można to tak nazwać, na, na kolację, bo rzeczywiście było tam bardzo dobre jedzenie, a to była maleńka wyspa, którą można było obejść po prostu na piechotę w 30 minut. No i tak zaczęliśmy rozmawiać sobie. Oczywiście ja zaczęłam jej opowiadać moją historię. Czyli biadolić, <laughs> biadolić, jak to po prostu jest źle, i w ogóle straszne, nikogo nigdy nie poznam. I w ogóle ja bez, bez mężczyzny to jestem taka straszna i sama, i w ogóle wszystko jest takie tragiczne. No, i zaczęłyśmy tak rozmawiać, i to, to była taka kobieta, która zajmowała się astrologią, i taka była bardzo, bardzo, bardzo osadzona w kosmosie. To, co dziś do mnie bardzo przemawia, wtedy to było dla mnie odjechane i takie po prostu wow, w ogóle weź do mnie nie mów takich rzeczy. No naprawdę, jak sobie teraz przypomnę, to, to, rzeczywiście, to rzeczywiście to były takie rzeczy, których się bałam i w ogóle nie, no co ty. Więc no, ale te rozmowy, które sobie tam prowadziłyśmy, ona mi pewnego dnia opowiedziała też historię swojej miłości, która okazała się niespełnioną albo nie taką, którą ona nie taką, jaką ona sobie wyobrażała, że to będzie. Suma sumarum gdzieś tam finalnie wyszło to dla niej dobrze, natomiast właśnie to, że my mamy jakieś oczekiwania względem siebie, względem drugiej osoby, względem w ogóle życia, że ma być tak, a nie inaczej, i teraz, a nie kiedy indziej, to rodzi w nas właśnie tak, taką frustrację i takie poczucie nieszczęścia przede wszystkim. No i ona do mnie powiedziała takie jedno zdanie, które dziś powiedziałabym, że ze mną zarezonowało, a, a wtedy mnie strasznie zdenerwowało i wtedy sobie pomyślałam: No jasne, mhm, i co mi jeszcze tutaj będziesz gadać? Bo ona mi powiedziała tak. Ja wierzę w to, że Ty poznasz miłość swojego życia, bo widzę, że bardzo tego pragniesz, ale najpierw musisz dać trochę uwagi, trochę miłości. I się, kurczę, wzruszałam się za każdym razem, jak o tym opowiadam, nawet kurczę po tych siedmiu latach, no ale tak było. Trochę uwagi samej sobie, i na początku mnie to strasznie wkurzyło, bo ona powiedziała. Jak wrócisz, teraz ty wrócisz po prostu po tej podróży, która była dla ciebie jakimś też takim przełomem, czymś takim niespodziewanym, bo ja bym nigdy w życiu sama się na coś takiego nie pisała. To był totalny przypadek, oczywiście w cudzysłowie, bo nie wierzę w przypadki w życiu. Wierzę w to, że wszystko dzieje się w jakimś celu i po coś. I nie, do, I nie zawsze to rozumiemy w danej chwili, po co to się wydarza, ale później może zrozumiemy, ale może, a może nie zrozumiemy nigdy, kto wie. No, trzeba sobie na to pozwolić, że być może nigdy się nie dowiemy, po co coś się wydarzyło, bo niektóre rzeczy, które się wydarzają, to się wydarzają bardzo no, no, drastyczne w sensie takim, że sama mam takie doświadczenia. I tutaj nie doszukuje się jakiegoś. No, że to się wydarzyło po coś. Zawsze coś z tego dla siebie zabieram, tak? jakąś naukę, ale to jest po prostu trudne doświadczenie i tyle. I nie, nie traktuję tego jako coś, co gdybym mogła na przykład, nie wiem, wybrać, no to wolałabym, żeby takie rzeczy mi się nie przydarzały. Chociaż z drugiej strony takie rzeczy budują ciebie jako osobę. Jakieś trudne sytuacje, w których się znajdują, zawsze, przynajmniej ja tak uważam i, i, i według, według moich doświadczeń, zawsze budują jakąś taką twoją wewnętrzną siłę. Więc ona mi to powiedziała. Ja się strasznie zirytowałam, i stwierdziłam, że kurde, w ogóle o czym ona gada? Co za, co za w ogóle baba? Będzie mi tu mówić, że tak, o teraz ona w gwiazdach zobaczyła, i w ogóle ona widzi w moich oczach moją duszę, i w ogóle na pewno poznam już tego swojego wybranka losu, ale ona mi tutaj gada, że ja mam w ogóle sobie na, na sobie uwagę skupić że mam siebie polubić i to tak bardzo zbiegło się, już nie mówiąc o miłości do siebie samej, bo to jest bardzo długi proces i bardzo długie słowo, bardzo duże słowo, przepraszam, więc, więc tak to było, że jakoś nie mogłam się i nie mogły się te słowa ode mnie odczepić, pomimo tego, że one mnie tak... Użyły i stwierdziłam, że dobra, dobra, niech się pogada, na pewno już wrócę i o, wpadnę w objęcia po prostu na lotnisku, na pewno jakiemuś i w ogóle będzie miłość. Z takim bardzo dużą ironią do tego podchodziłam. Natomiast rzeczywiście, słuchajcie, no, no historia się potoczyła tak, że ja naprawdę te słowa tak bardzo się do mnie przykleiły i ja tak bardzo nie mogłam się ich pozbyć, że zaczęłam czytać na ten temat po prostu. Zaczęłam czytać y, książki Patrycji Załóg, y, zaczęłam czytać książki Dagmary Skalskiej, y, o tej właśnie, pokochaj swoje serce, o tym, jak być dla siebie dobrą, najpierw zadbaj o siebie i tak dalej, i tak dalej. No i zaczęłam w to wszystko wchodzić, dawać sobie rzeczywiście tą uwagę, zajęłam się sobą samą, naprawdę, no zaczęłam się sobie, sobą opiekować jak swoją, no może koleżanką, może nie na tamten moment jeszcze taką super przyjaciółką, dla której wszystko bym zrobiła, ale koleżanką. I nagle z mojego pola takiego widzenia, pragnienia, to, to że ja się sobą właśnie zaopiekowałam, zaczęłam ćwiczyć, um, znaczy byłam już wcze, wcześniej, już troszeczkę przed tymi male, Malediwami zaczęłam ćwiczyć, chyba z dwa tygodnie czy trzy, nie pamiętam dokładnie, jak to się czasowo zbiegło, ale ten wyjazd mi dał to, że ja zaczęłam rzeczywiście o siebie dbać, tak naprawdę, nie tak, że tylko winko, zakupy, um, tylko zaczęłam um, interesować się tym, jak mogę to zrobić i tak dalej i tak dalej i tak dalej no i na tyle się to sobą samą zainteresowałam, że przestałam się interesować tym, że ja tak bardzo bym chciała. Wiecie, na pewno każda z was, która jest w takim momencie swojego życia, że poszukuje tej miłości, doskonale wie, jaka to jest, z jaką czasami wchodzimy wszędzie. W ogóle chodzimy z taką energią trochę frustracją, desperacji takiego, że szukam, szukam, ja tu szukam. Nawet nie musimy tego mówić, ale to jest energia, którą inni ludzie wyczuwają. I na każdej, jakby wtedy to był jeszcze dla mnie taki okres w życiu, gdzie chodziłam na imprezy, dużo na imprezy, no bo przecież gdzie można by było poznać kogoś, tak? Wtedy jeszcze nie widziałam zupełnie innych. To jest właśnie kwestia tego, na czym skoncentrujesz swoje, swoje myśli, swój umysł, że nie widzisz innych możliwości dla siebie, które są, tylko ty ich po prostu nie widzisz. No, i rzeczywiście wydarzyło się tak, że ja półtora miesiąca po powrocie z tych Malediwów poznałam faceta, który dzisiaj jest moim mężem. Mamy zajebisty związek. Naprawdę, no to jest coś, za, za co też każdego dnia dziękuję sobie przede wszystkim, że chciało mi się w ogóle zacząć tą zmianę i. To, co mnie bardzo wkurza i to, co zawsze podkreślam, to jak poznałam właśnie tego wspaniałego faceta w takich okolicznościach, tak jak mi się właśnie zawsze marzyło. I mam zajebistą historię do opowiadania. Być może naszym dzieciom, jeśli życie tak po prostu nas poprowadzi, że, 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 że ten projekt się uda, żeby tę rodzinę powiększyć. To, to, to jest fajna historia, którą uwielbiam opowiadać, i to, że właśnie, że nie zrezygnowałam z tego swojego marzenia, ale przestałam jakby skoncentrowałam uwagę na sobie, i to i jak zapytałam po jakimś już długim dość czasie już chyba jak byliśmy małżeństwem, nie pamiętam, co go we mnie urzekło, to właśnie odpowiedział, że spontaniczność, radość i taki swobodny styl bycia. I tak sobie myślę, że gdybym była nadal tą yy, naburmuszoną, sfrustrowaną taką buką, której się wszystko tylko od życia należy i to w ogóle świat jest zły i los jest zły i w ogóle wy mi tutaj dajcie, ja tutaj po prostu przyszłam i ja tutaj mam teraz poznać i w ogóle proszę zejść mi z drogi, z taką energią, no to sorry, ale nie byłoby by nas dzisiaj, bo na pewno nie 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 urzekłoby go we mnie to właśnie, co zaczęłam z siebie wydobywać i w sobie mieć pomimo tego, co, że, że nadal byłam sama, tak? Czyli i tutaj super się wpisuje teraz film, film na YouTubie, który niedawno oglądałam, Klaudii Pingot, którą zresztą serdecznie Wam polecam do śledzenia, że najpierw wywołujesz ten skutek, a potem przyczyna, czyli... Czyli na przykładzie, jak poznam mężczyznę, to będę szczęśliwa. A co, jakbym tak w ogóle najpierw była szczęśliwa, a potem poznam mężczyznę? Tak? Czyli albo jak będę miała więcej pieniędzy, to będę szczęśliwa. A co? No, jakby najpierw będę szczęśliwa. I wtedy być może właśnie to będzie takim, taką furtką, co mi otworzy drzwi do tego, że będę miała więcej pieniędzy, lepszą pracę. No nie wiem, cokolwiek sobie mogę postawić. Jako warunek, bo zawsze sobie mogę postawić jakiś warunek, tak, do bycia szczęśliwą. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, nie no, no, mogłabym być szczęśliwa dopiero jak zostanę mamą, albo mogłabym być szczęśliwa dopiero jak ten mój biznes się już tak rozkręci, że będę zadowolona. Ale wybieram inaczej, wybieram po prostu być szczęśliwą dzisiaj, bo nie wiem, co jutro się wydarzy, nie wiem, czy te rzeczy, które bym chciała dla siebie, kiedykolwiek się wydarzą, y i jak mam żyć właśnie jak taka naburmuszona buka. Która, po prostu, dla której wszystko jest źle, i wszystko jest nie, i w ogóle ja nie jestem odpowiedzialna za nic, tylko wszyscy inni i cały świat po prostu się, jest przeciwko mnie, no i nigdy nie po, nikogo nie poznam, jestem taka biedna, i tutaj po prostu siedzę i w ogóle zapuszczę tutaj korzenie. To nie, no nie chcę tak, to, to jest wybór, nie chcę tak. I, i, I to było właśnie dokładnie tak, że te, ten, czyli ta przyczyna, to, że ja się chciałam poczuć szczęśliwa, spełniona, jakkolwiek tego nie nazwać, to, że ja zaczęłam się tak czuć, bo zaczęłam się interesować tym, jak mogę sama sobie to dać, to spowodowało właśnie, że poznałam tego faceta. I poznałam go w takich okolicznościach, w jakich zawsze, to znaczy, nie tak, że ja sobie tam, że to było co do, co do joty, ale to jest właśnie to, że, że to że wydarzyło się to, czego zawsze pragnęłam, ale bez takiej właśnie presji i spiny, którą z siebie totalnie zdjęłam. I pamiętam, że wtedy to i to była impreza firmowa akurat. I totalnie wtedy nie myślałam, jakby to był jedyny, to, to wiecie, to się czuje, tak? Że wchodzisz na jakiekolwiek spotkanie, imprezę i już robisz po prostu m, obczajkę. M, może ten, może ten, może tamten. O dobra, na pewno dzisiaj tutaj kogoś poznam. I nagle, jak zaczynasz skupiać się na sobie, to po prostu idziesz się tam pobawić, nie obczajasz już w ogóle, że a może ten, a może tamten. I, to, i ludzie wyczuwają tę energię, i mężczyzna wyczuwa taką energię, nie wiem, desperacji, poszukiwania. I w zasadzie no, mężczyzna może tę energię wykorzystać, ale tylko w jednym celu. Moim zdaniem, to jest coś takiego, że jak jesteś, potrafisz sama sobie dać tyle uwagi i sama ze sobą być szczęśliwą, także jesteś właśnie spontaniczna, radosna, masz taki swobodny styl życia, to nie musisz być super szczupłą dupą, bo właśnie to jest to, co chciałam powiedzieć, że jak poznałam. Mojego męża, to nie byłam super wtedy w ogóle już po zmianie tej takiej wizualnej i super odchudzona, i do dzisiaj się z tego czasami śmiejemy razem. Bo oczywiście wtedy już byłam troszeczkę mniejsza niż na początku, ale nadal ważyłam, nie wiem, chyba 66 kg, co no przy moim wzroście to jest jeszcze. Zresztą jak na te zdjęcia patrzymy czasami, to. To jest to, i nie urzekło go to, że po prostu mam 60 cm w talii, których nie miałam i których nie mam do dzisiaj, i nie urzekło go to, że mam to takie, a tamto takie. To, co nam się często wydaje, właśnie, że dobra, no jak, jak poznam faceta, to będę szczęśliwa, czyli co muszę, dobra, no to muszę zajebiście wyglądać, w ogóle mieć super tyłek i w ogóle zgrabne. Oczywiście to wszystko jest no kwestia też, jakiego faceta chcę poznać, bo jeśli chcę poznać takiego faceta, dla którego liczy się tylko 60 cm w talii. No, to nie wiem, ja bym nie chciała takiego faceta mieć y, jako y, partnera do życia. Bo to, to, to też jest to, z czego musimy sobie, musimy. No, potrzebujemy zdać sobie sprawę, y, jakiego w ogóle partnera ja chcę poznać, z jakim partnerem ja w ogóle chciałabym spędzić y, resztę swojego życia. Tak? Zakładając, że, że będziemy nad tym związkiem pracować i, i, i będziemy po prostu go pielęgnować. Bo to też nie jest tak, że wszystko się samo wydarza. I w ogóle jak już go poznałam, to już go mam i w ogóle i w ogóle nara nie muszę się starać. Bo, bo każdy związek to jest ciężka praca. Tak, żeby był fajnym związkiem, takim satysfakcjonującym dla obu stron, to wymagana jest praca z obu stron. I ja w to wierzę, i to znaczy wierzę, no wiem to po prostu. No tak jest że to nie jest tak, że coś się samo... Robi. I, I warto jest właśnie mieć świadomość tego, co jest dla mnie ważne i do czego chcę dążyć. Więc, więc ten mail tak mi dodał trochę też odwagi właśnie, żeby o tym mówić, że no właśnie tutaj, a ja bez faceta, a ja bez, bez mieszkania, a ja tutaj taka i taka, a tu w pracy stres, a tu... To właśnie to jest to, żeby... Zacząć, zacząć po prostu. Ja wiem, że to wszystko może brzmieć jak takie górnolotne hasła, bo tego teraz też jest dużo. Znaczy, ja uważam, że to dobrze, że jest tego dużo. Tylko trzeba do tego podejść rozsądnie i z głową, do tej, do tej zmiany. No, i odpowiadając na pytanie z tytułu, czyli kiedy jest najlepszy czas na zmianę, to najlepszy czas na zmianę jest teraz. Niezależnie od tego, w jakim momencie swojego życia jesteś, jeśli w ogóle masz to w głowie, jeśli w ogóle, jeśli słuchasz tego, tego nagrania teraz, to naprawdę najlepszy czas na zmianę jest teraz. I możesz sobie pomyśleć, hmm, jaka jest jedna najmniejsza rzecz, którą możesz dla siebie zrobić teraz, w tym momencie, bo na pewno jest taka rzecz, którą możesz zrobić dla siebie teraz, w tym momencie. Na przykład ciepło o sobie pomyśleć, albo w ogóle pomyśleć sobie, co jest dla mnie ważne, o co mi w życiu chodzi. Hmm. Albo zrobić dla siebie coś przyjemnego, albo dzisiaj już na kolację zamiast, nie wiem, zapiekanki albo pizzy, zjeść odżywczą zupę. Której nie musisz gotować, jeśli nie umiesz gotować, tylko możesz na przykład pójść do sklepu i kupić sobie zupę Marwita. I to też jest to, o czym ja mówię, że to bez tej spiny, bez tego takiego właśnie napięcia, pośladów, że ja muszę już od razu mam w głowie, że matko, że zmiana, będę musiała jeść co trzy godziny, będę musiała umieć gotować. Nic z tych rzeczy nie musisz, nie musisz robić. Ja tak naprawdę, jak zaczynałam swoją zmianę, to naprawdę nie umiałam nawet ugotować jajka na miękko. I do dzisiaj nie lubię, po prostu nie sprawia mi to radości. Wiele razy próbowałam różnych przepisów się trzymać i tak dalej, dlatego moje posiłki są ultra proste. To są takie połączenia, które są dobre, to nie są jakieś majstersztyk, kunszt po prostu największy, kucharski, ale są dobre i wiem, że są dla mnie odżywcze. I nie lubię po prostu spędzać w kuchni dużo czasu, dlatego sobie tego nie robię. Wolę spędzać ten czas na, nie wiem, czytaniu książek, na, na, na robieniu czegokolwiek innego, bo po prostu to nie jest moja bajka. I też to jest kwestia właśnie tego, żeby pozwolić sobie na to, żeby robić to, na co mam ochotę. Oczywiście w zmianie bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza na początku. Jest takich wymuszonych, i potrzebujemy same, nas, nas, same na sobie wymusić robienie pewnych rzeczy, bo to nie jest tak, że od razu w ogóle nam wszystko sprawia przyjemność, ale możemy znaleźć takie modyfikacje, tak? Czy takie, na przykład pójdę do, do sklepu i kupię zupę Marwita i zjem ją na kolację. Nie muszę gotować, obierać, bo, bo po prostu tak. I to jest jakiś kompromis, na który mogę pójść. I tych kompromisów jest dużo, dużo, dużo więcej, ale to no może nie na ten odcinek podcastu. Więc to, co jeszcze chciałam przy okazji, przy okazji tego dzisiejszego nagrania, to specjalnie na tę okazję przejrzałam sobie swój dziennik, który zaczęłam tak naprawdę regularnie pisać na swoje 35. urodziny, czyli w zasadzie nie wiem, 8 miesięcy temu i takie, takie swoje afirmacje, czy coś, coś, co, coś, co po prostu piszę i coś, w co wierzę i coś, co jest moją prawdą taką życiową i może któraś, jest ich dziesięć, sobie wypisałam, sobie, wypisałam sobie tutaj, żeby o żadnej nie zapomnieć i chciałam Ci po prostu, chciałam Cię zostawić z tymi dziesięcioma takimi zdaniami, które, które ja sobie często mówię, często sobie piszę i naprawdę bardzo dużo się zmienia w, w, I pomaga zmienić tę sytuację, w której Ty być może dzisiaj jesteś, w której ja dzisiaj jestem. Każda z nas ma swoją historię, każda z nas każdego dnia mierzy się z różnymi, kurczę, naprawdę. I to ja tutaj też do tego podcastu nie przychodzę jak jakiś nauczyciel, który ze sceny będzie mówić teraz, to jest naj. Najprawdziwsza prawda i oto za nią podążajcie, bo to w ogóle nie jest moja misja i moją misją jest właśnie właśnie to, żeby zapalać Zapalać ciebie, zapalić ciebie do działania, do zmiany, ale takiej, której ty potrzebujesz, bo ty najlepiej wiesz o tym, jakiej potrzebujesz, najlepiej wiesz, co możesz sobie dać i kiedy, żeby to było właśnie bez takiego szaleństwa, bez spin, żeby było w twoim tempie. I jak mnie nazywają dziewczyny czasami taką żywieniową przyjaciółką, to taką przyjaciółką od zmiany, taką bardziej właśnie towarzyszką niż taką nauczycielką, bo nie, bardzo nie widzę się w takiej roli. Jakiegoś takiego nauczyciela. Bardziej chcę, chcę właśnie, żeby to było takie zapalanie innych, no nie, nie umiem innego słowa znaleźć, i ono jest takie. Ponieważ sama płonę, to mogę zapalać innych, tak sobie myślę. Mm, I. Sama płonę tym wszystkim, w sensie ja tym wszystkim żyję, ja się codziennie z tym wszystkim mierzę, tym o czym mówię. Także to nie są jakieś, że tak powiem, banialuki, gdzieś tam wyczytane tylko. I jak sobie teraz tak siedzę, jest niedziela i patrzę na cały ten mój regał z książkami, a jeszcze 7 lat temu w ogóle czytanie było dla mnie abstrakcją totalnie nie, w, w, w szkole też czytałam zawsze tylko streszczenia, no wstyd się przyznać, ale tak było. Uwielbiałam za to pisać i jakoś to było we mnie takie bardzo, bardzo mocne. I do dzisiaj to, to we mnie mocne jest, że, że, że lubię pisać i mam taką potrzebę opowiadania świata za, za pomocą właśnie czy pisania, czy mówienia i to jest tak silne, to jest silniejsze po prostu niż wszystko, więc stwierdziłam, że nie będę tego w sobie w dłużej Blokować, bo to jest ostatnio byłam na takim kręgu, i właśnie, i właśnie tam padło takie słowo, że czuję, że gromadzi się we mnie już tyle tekstu, i mówię: Kurczę, czyli jednak to, to nie tylko ja tak mam. <grym> Widzicie, właśnie to jest to, że słuchanie historii innych kobiet, słuchanie i innych w ogóle historii pozwala nam właśnie czasami odpalić racę i, i lecieć w kosmos I, 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 i dodaje nam takiej odwagi i to jest właśnie misja tego podcastu, czy w sensie takim żywieniowym, czy w sensie, no, 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 no zmiana jest po prostu bardzo dużą, bardzo dużą rzeczą, dlatego tak jak tutaj napisała Napisała do mnie słuchaczka, że cieszy się, że oprócz diety poruszam tematy życiowe, które są z nami zawsze dookoła. No bo właśnie diety nie możemy traktować diety, zmiany stylu życia, nie możemy traktować w oderwaniu od tego wszystkiego, bo musimy to osadzić w swojej codzienności, żeby to miało szansę zadziałać, tak, żeby to miało ręce i nogi. Hmm. Dobra, dziewczyny, na koniec 10 właśnie takich zdań. Być może zabierzecie któreś dla siebie i będzie was wspierać, bardzo na to liczę. Dajcie znać koniecznie w mailu, czy gdziekolwiek, gdzie mnie złapiecie. Zaczynamy z dziesięcioma. Z dziesięcioma pozytywnymi e, twierdzeniami. Nie lubię też słowa afirmacja, chociaż ono funkcjonuje, ale do, no dobra, dziesięć zdań, po prostu dziesięć zdań Elisa Wickiej, której one, które, której pom które pomogły mi i pomagają do dzisiaj mi y, w tym, żeby radzić sobie w ogóle z rzeczywistością. O, może to jest takie dobre sformułowanie. Więc pierwsze, dziękuję za wszystko, co się dla mnie wydarza. Drugie, dziękuję za ludzi, którzy we mnie wierzą. Trzecie, wszystko da się ogarnąć. Czwarte, mam czas na wszystko, co jest dla mnie ważne. Piąte, w każdej sytuacji mam wybór. Szóste, wybieram miłość, radość i ciekawość świata. Siódme, mam wszystko, czego potrzebuję, aby spełniać swoje marzenia. Ósme, znam swoje wartości i według nich podążam. Dziewiąte, jestem wystarczająco dobra, mogę się zrelaksować i przestać pędzić. Dziesiąte, szanuję moje ciało i dbam o nie najlepiej, jak potrafię. No, to by było na tyle. W dzisiejszym, dziewczyny, podcaście zakończę moim ulubionym zdaniem czyli wygląda i czuj się tak, jak chcesz i mieć fajne życie, i łapiemy się. Następnym razem. Po więcej informacji i po więcej w ogóle różnych rzeczy oczywiście zapraszam, bo z tego wszystkiego bym zapomniała na moją stronę www.elasawicka.pl. Tam znajdziecie i Akademię Zdrowej Kobiety, i mnóstwo wpisów na blogu, i wszystko, wszystko. I tam też możecie się ze mną skontaktować, napisać do mnie i bardzo Was proszę o feedback, jak Wam się podobał ten odcinek, co zabrałyście dla siebie. No bo to mi daje takich, takie po prostu taką, tak, takie paliwo do tego, żeby robić to, to dalej i żeby robić tego więcej. Dobra, łapiemy się następnym razem. Pa!